Przełom rzeki Warty, znany także jako przełom Warty w Emstowie albo Mirowski przełom Warty, zaczyna się w Częstochowie na granicy Starego Miasta, płynnie przechodząc przez kolejne granice dzielnic Mirów oraz Aniołów Wyczerpy, wkracza do Mstowa, stąd ten dualizm nazw. Nie można jednak zaprzeczyć albo nawet odmówić całej krainie niesamowitego uroku. Rzeka płynie swoistą kotlinką, która, prawdę powiedziawszy, wcale nie została naruszona ludzką ręką. No przynajmniej od pół wieku, kiedy to koryto rzeki Warty na terenie miasta zostało uregulowane. Jednak pamiątką po dawnych czasach są wciąż widoczne i prawdopodobnie nigdy nie zatarte zakola Starorzecza. Widoczne z wielu zdjęć satelitarnych dostępnych w internecie. Obszar jest objęty programem Natura 2000 i w przyszłości zostanie tu otworzony rezerwat przyrody. I oby stało się to jak najszybciej, albowiem na całej rozciągłości przełomu rzeki Warty spotkać można niesamowite rośliny, jak też i zwierzęta. A uwierzcie mi, głębi i sytości tej zieleni nie przekaże Państwu żadna kamera. Także i moje próby zakończyły się niepowodzeniem. Natomiast gęstość zapachów wszystkich ziół, kwiatów i innych roślin jest tak wielka, że niekiedy przyprawia nawet o zawrót głowy. Tego także Wam nie pokażę, choć próbowałem. Mniej więcej w połowie swojej długości spotkać można dwa piękne ostańce wapienne. Nazywamy je Bramą Mirowa. Te ostańce są zlokalizowane niemalże naprzeciwko siebie, więc faktycznie tworzą bramę dla kajakarzy albo dla tych, którzy wędrują pieszo, konno albo rowerem. Lewa skała, patrząc zgodnie z nurtem rzeki, to skała Balikowa, zwana także zapadniętym kościołem. Wiąże się z nią niesamowita legenda, wedle której w średniowieczu na jej szczycie miała stać świątynia, ot niewielki kościółek. Jednakże miejsce to nie służyło kultowi, albowiem wierni zamiast uczestniczyć we mszy, siedzieli w ławach i między sobą załatwiali sprawy i interesy. Zgodnie z legendą pewnego dnia proboszcz nie wytrzymał i wykrzyknął następujące słowa: jeżeli dalej tak ma to wyglądać, to lepiej niech nas wszystkich ziemia pochłonie. Tak też się stało. Pod kościołem rozstąpiła się ziemia i całość wraz z wiernymi i proboszczem zapadła się do środka i zamknęła. Do dzisiaj o północy ma być słyszalny dzwon i jęki umęczonych wiernych. W rzeczywistości na szczycie ostańca stała warownia, będąca częścią tzw. sieci orlich gniazd, czyli 14-wiecznych umocnień mających chronić Kraków przed Czechami. Prawa skałka, czy raczej ostaniec, bo to jest wapień, to Jaś i Małgosia. Ma postać, no powiedzmy, maczugi i jest tak zwanym schroniskiem. Nie ma to nic wspólnego oczywiście z petetekowskimi schroniskami dla turystów. Mowa jest o szczelinie skalnej, tworzącej coś w rodzaju wiaty, pod którą można się schować przed deszczem. No, pod warunkiem, że jesteś niedużych rozmiarów i chcesz się wczołgać w szczelinę. Na szczęście tam nie ma pająków, które są w szczelinach skały Balika. Moją wędrówkę po przełomie Warty zakończę na szczycie Góry Przeprośnej, z którą związana jest historia mówiąca o prapoczątkach miasta Częstochowy. Zapraszam.